Lustrzane godziny to te, na których liczby w godzinach i minutach są takie same. Przykładowe godziny lustrzane, znane również pod nazwą anielskie godziny, to godzina 10:10, godzina 11:11, 12:12, 13:13 czy też 17:17, ale nie tylko. Numerologia zakłada, że jakaś siła wyższa może próbować przekazać nam coś ważnego, starając się zwrócić naszą uwagę właśnie za pomocą lustrzanych godzin. Takie przekonanie wynika również z doświadczenia wielu osób, którym zdarzyło się kilka dni z rzędu lub w niedługim odstępie czasie spoglądać na zegarek i widzieć tę samą lustrzaną godzinę. Przeważnie zdarza się to w trudnych okolicznościach, w których musimy podjąć bardzo ważną dla naszego losu decyzję. Godziny lustrzane, znane również jako liczby anielskie lub liczby duchowe, są starożytną formą numerologii, która została wykorzystana do uzyskania wglądu w nasze życie. Każda godzina dnia ma unikalne znaczenie, a gdy cyfry są odwrócone, odwrócona wersja niesie jeszcze głębsze przesłanie. Dla tych, którzy chcą wprowadzić głębsze duchowe wskazówki do swojego życia, godziny lustrzane mogą być potężnym narzędziem. Zwracając uwagę na specjalne liczby, które nieustannie pojawiają się wokół nas, od tablic rejestracyjnych po urządzenia wskazujące czas, otwieramy się na otrzymywanie niezwykle ważnych wiadomości od Wszechświata. Wiadomości te mogą zawierać znaczące porady dotyczące tematów życiowych, takich jak uzdrowienie, znalezienie wewnętrznego spokoju i równowagi w życiu, radość, obejmujący optymizm i szczęście na wszystkich płaszczyznach naszego życia, wskazówki, zbliżenie się do naszego prawdziwego celu, transformacja, uczenie się z trudnych życiowych doświadczeń, obfitość, otrzymywanie tego, czego potrzebujemy do dostatniego życia. Zauważając i interpretując godziny lustrzane, możesz odkryć ukrytą mądrość o swoim życiu, która może pomóc Ci przenieść Twoją duchowość na wyższy poziom. Jakie jest znaczenie poszczególnych godzin lustrzanych? Poniżej wyjaśniamy, co oznaczają niektóre z najczęściej spostrzeganych przez ludzi godzin lustrzanych. Pamiętaj, aby za każdym razem, gdy zauważysz jedną z tych godzin, koniecznie na chwilę się zatrzymać i zastanowić się spokojnie, co zamierzasz zrobić dalej ze swoim życiem. Przemyśl w głębi swojego serca, czy to, co w tej chwili robisz, ma jakikolwiek sens. Przeanalizuj swój kolejny krok, zanim go postawisz, a także spójrz na konsekwencje, jakie to działanie może Ci przynieść w dalszej perspektywie. Nie rób tego pochopnie, tylko naprawdę się nad tym zastanów w spokoju i bez pośpiechu. Poświęć na to kilka chwil swojego czasu. Numerologia, jako system wierzeń oparty na mistycznych właściwościach liczb, może być potężnym narzędziem do zrozumienia siebie i świata. Zaufanie do numerologii nie oznacza rezygnacji z racjonalnego myślenia, ale otwarcie się na dodatkowy wymiar orientacji w życiu. Przykładowo, powtarzające się liczby lub godziny lustrzane mogą być interpretowane jako komunikaty od duchowych przewodników. Dlaczego warto zaufać numerologii? Ponieważ może ona oferować osobiste wglądy, które pomagają w lepszym zrozumieniu siebie i swojego życiowego celu. Może pomóc wyjaśnić, dlaczego pewne sytuacje lub ludzie pojawiają się w naszym życiu w określonym czasie. Godziny lustrzane, które przykuwają naszą uwagę, mogą skłaniać do refleksji i medytacji, co jest zdrowym nawykiem sprzyjającym duchowemu wzrostowi. Podsumowując, numerologia i godziny lustrzane oferują fascynującą perspektywę na życie,
która może wzbogacić naszą codzienność o głębszy wymiar zrozumienia i spokoju. Dzięki nim możemy odkryć nowe aspekty naszej osobowości, lepiej zrozumieć nasze przeznaczenie i nauczyć się lepiej interpretować zdarzenia na naszej życiowej ścieżce.